No dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj znowu mnie znienawidzicie, bo jak się okazuje, wytykanie osobie publicznej jej błędów, które mogą w szkodliwy sposób wpłynąć na jej bardzo dużą, bardzo młodą widownię, to najgorszy z grzechów, ale mam to w dupie, więc lecimy z tym filmem. I od dłuższego czasu prosiliście mnie, żebym rzuciła okiem na kanał Zuzanny Boruckiej i ja osobiście jej nie oglądam, bo wydaje mi się, że jej kanał jest przeznaczony jednak dla trochę młodszej widowni, ale ona jest w internecie na tyle długo, że jednak wiem, kim jest. I kilka dni temu zasypaliście mnie prośbami, żebym sprawdziła jej najnowszy film, bo podobno jest dość triggerujący dla niektórych, więc zaraz go obejrzymy, ale zanim to jeszcze kilka słów wstępu. Wydaje mi się, nie jestem tego pewna, ale wydaje mi się, że Zuzia od samego początku pokazywania się w internecie była większą dziewczyną. I nadal miała piękną sylwetkę, bo Zuzia ma taką, mam wrażenie, że idealną sylwetkę klepsydry. I przez większość czasu, przez większość swojej obecności w internecie właściwie nie poruszała tematu wagi. I to się zmieniło jakieś dwa, może trochę więcej niż dwa lata temu, kiedy zaczęła takie podejście do odchudzania dość publiczne. I w jednym ze swoich pierwszych filmów na ten temat opowiada, że zaniepokoił ją stan jej zdrowia. Co cię wzięło na odchudzanie i zdrowy tryb życia? Zaniepokoiło mnie moje zdrowie, mój stan, bo wyniki badań nie były za dobre i bałam się trochę o insulinooporność. I Zuzia miała nawet podejście do takiego bardzo publicznego odchudzania na swoim kanale pod okiem takiej internetowej dietetyczki, którego imienia i tam sociali nie będę wam podawać, bo Zuzia chyba sama nie chce być do końca kojarzona z tą osobą. Z tego co wiem, z tego co można znaleźć w internecie, to ich współpraca nie zakończyła się zbyt dobrze. One nagrały razem film, w którym tam zrobiły pomiary, jakieś ważenie i tak dalej. I miały razem współpracować nad dietą, a po pewnym czasie ten film chyba zniknął. Wydaje mi się, że został usunięty. I generalnie Zuzia jakoś nie paliła się do odpowiadania na pytania, gdzie się podziała ta jej dietetyczka, po prostu współpraca została urwana i właściwie te domysły widzów to jest jedyne, z czego w tym momencie czerpię moje informacje, bo ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona. Po prostu ta współpraca się jakoś szybko zakończyła. I w późniejszych filmach Zuzia już sama planuje i wymyśla swoją dietę, ale robi to dość nieudolnie, bo jak sama przyznaje, później ma już dość ciągłego jedzenia sałatek. I w zeszłym roku Zuzia wróciła do tematu odchudzenia na swoim kanale i po jej foodbookach widać, że te posiłki faktycznie są już ciekawsze, bardziej zróżnicowane, generalnie są po prostu jakościowo lepsze. I nasza bohaterka twierdzi, że udało jej się zrzucić 20 kilo, co jest super osiągnięciem i na pewno jest z niego dumna, ale jej widzowie coraz częściej pod tymi filmami piszą, że jej sposób odchudzania jest niekoniecznie zdrowy. Ale przejdźmy do tego najnowszego filmu i o ile Zuzia już wcześniej publikowała foodbooki, w których w tytule gdzieś tam była redukcja, albo jakaś konkretna ilość kalorii, to teraz tych kalorii zrobiło się bardzo mało. I właściwie od samego początku, od pierwszej minuty filmu, widać, że Zuzia nie do końca ma pojęcie o tym, co mówi w temacie właśnie diety i kaloryczności, bo to, co ona tam oblicza... Weź znowu w 1600 kalorii, bo obliczyłam sobie kalkulatorem, że tyle właśnie potrzebuję, aby żyć. I 1600 kalorii chcę przez jakiś czas jeść. To nie jest ilość kalorii, którą powinna jeść. To, co Zuzia oblicza w tej pierwszej minucie filmu, to jest jej PPM, czyli podstawowa przemiana materii. A to, ile kalorii faktycznie powinniśmy jeść i ta ilość kalorii, od której odcinamy te kalorie, jeżeli chcemy się odchudzać, to jest CPM, czyli całkowita przemiana materii. Całkowita przemiana materii to jest nasze PPM, pomnożone przez współczynnik aktywności. I moje CPM, nie, moje PPM, już się mylę, moje PPM również jest gdzieś w okolicy 1500 kalorii, ale moje CPM, czyli pomnożone już przez ten współczynnik aktywności, czyli tyle, ile faktycznie powinnam jeść na utrzymaniu, jest w okolicach 2200-2300, więc jest to mega różnica. I jeżeli się tego nie rozróżnia, to jest taki błąd, który bardzo często nastolatki popełniają właśnie przechodząc pierwszy raz na dietę. Jeżeli się tego nie rozróżnia, to nieświadomie wpychamy swoje ciało w ogromny deficyt, bo różnica między 1500 a 2300 to jest 800 kalorii, to jest bardzo duży deficyt i moim zdaniem za duży. Generalnie osobie z sylwetką i przy wzroście w ogóle Zuzi, nie rozpisałabym nigdy w życiu diety poniżej 1800 kalorii, ale to jest już tylko moja prywatna preferencja. I oprócz tego Zuzia ćwiczy. Nie wiem jak często, ale nawet gdyby to było 2-3 razy w tygodniu, to nadal ta energia stracona w trakcie treningu sprawia, że jest tak naprawdę w jeszcze większym deficycie, a ten deficyt już od samego początku jest zbyt duży. Generalnie tak bardzo chcieliście, żebym obejrzała ten film i go skomentowała,
a ja w sumie uważam, że w tym filmie, oprócz tej zdecydowanie za małej kaloryczności, nie można się do niczego przyczepić, bo te posiłki są fajne, są ciekawe, są zbilansowane, po prostu są za małe. I podejrzewam, że wiem, co jest przyczyną tego ciągłego obniżania kalorii przez Zuzię. Widzimy to po prostu w jej foodbookach, że tam było 2000 kalorii, potem 1800, 1700, teraz mamy już 1600. Te kalorie ciągle lecą w dół i wydaje mi się, że wiem, dlaczego tak się dzieje. Otóż łatwiej jest chudnąć w momencie, w którym jesteśmy więksi. Jeżeli mamy bardzo, bardzo dużo nadprogramowych kilogramów, tak jak są te programy w telewizji, gdzie ludzie ważą po 300 kilo i chudną jakieś tam niesamowite po prostu liczby kilogramów w ciągu tygodnia. Łatwiej, dużo łatwiej jest tracić tkankę tłuszczową, kiedy jesteśmy więksi. A potem, w momencie, w którym już schudniemy jakąś tam liczbę kilogramów, w przypadku Zuzi to było 20, to robi się coraz ciężej. Mam wrażenie, że teraz, kiedy Zuzia ma coraz mniej tych nadprogramowych kilogramów, to po prostu weszła w fazę plateau, czyli progres przestał się pojawiać albo po prostu bardzo zwolnił i rozumiem, że to może być denerwujące. Ale jest to absolutnie normalne przy długiej redukcji, a Zuzia jest na tej redukcji już bardzo długo. I taką normalną rzeczą, którą powinno się zrobić w momencie, w którym progres przestaje się pojawiać po bardzo długim czasie redukcji, to wejść z powrotem na swoje zapotrzebowanie kaloryczne, na to takie nasze kaloryczne zero, kiedy nie tyjemy, nie chudniemy, po prostu utrzymujemy naszą wagę i pobyć na nim przez jakiś czas, nawet niech to będzie kilka tygodni, pobyć na tym zerze kalorycznym, a potem od nowa zacząć powoli ucinać te kalorie, bo wtedy nasz organizm będzie miał czas, żeby się zregenerować. Nie można być całe życie na redukcji, nie powinno się być generalnie. Długie redukcje to nie jest nic dobrego. I ja tutaj absolutnie nie krytykuję tego podejścia, to znaczy nie mówię, że o, ona jest złą osobą, bo ona pokazuje takie rzeczy w internecie. Nie, ja to absolutnie rozumiem, bo też byłam w tym miejscu i wiem, jak to jest w momencie, w którym, wiecie, kilogramy lecą bardzo szybko, mamy tą motywację, jaramy się tym progresem i chcemy jak najszybciej przeskoczyć o kolejny rozmiar w dół i jak najszybciej zmieścić się w jakieś spodnie, które kiedyś były dla nas dobre, a teraz już są za małe. I generalnie chcemy, żeby to wszystko działo się tak samo szybko jak na początku i kiedy to zwalnia, to tracimy motywację i się wkurzamy i chcemy, żeby dalej było tak szybko jak wcześniej, ale tak się niestety nie da. I łatwo jest się w tym wszystkim zatracić i zapomnieć o tym, że najważniejsze tak naprawdę powinno być nasze zdrowie, a nie to, jaki mamy rozmiar spodni albo ile lajków dostanie zdjęcie naszej przemiany na Instagramie. Uważam, że na ten moment najlepszą opcją dla Zuzi byłoby przejście na utrzymanie, a potem rozpoczęcie kolejnej zdrowej, powolnej redukcji. Z głową. Wszystko z głową. Bo tak naprawdę dalsze ucinanie kalorii może doprowadzić do naprawdę poważnych konsekwencji zdrowotnych, a przecież zdrowie było powodem, dla którego Zuzia przyszła na dietę w pierwszej kolejności. I warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przekazujemy pewne treści w swoich filmach, bo wiele osób wytknęło Zuzi to, że ta kaloryczność jest zdecydowanie za niska i tak dalej, a na to ona w komentarzach odpowiadała, że no, to jest dieta tylko na 3 dni, czy tam 4 dni, więc nie ma się co martwić i tak dalej, no ale nie powiedziała tego w filmie i generalnie w filmie to nie brzmiało, tak jakby to miała być jakaś taka krótka, 3-dniowa dieta, tylko jakby to był następny, że tak powiem, etap odchudzania. I nie można liczyć na to, że wszyscy widzowie czytają komentarze, a jednak osoby publiczne, szczególnie właśnie influencerki, które nagrywają rzeczy związane ze swoją własną przemianą, ze swoim własnym odchudzaniem, są osobami, którymi masa tak naprawdę bardzo młodych widzów się inspiruje, więc warto jest te wszystkie ważne informacje umieszczać w swoich filmach, no bo nie wszyscy czytają komentarze, a ważne, żeby wszyscy byli dobrze poinformowani. Uważam też, że w filmach poruszających temat diety powinno się jednak wspomnieć, że twój sposób odżywiania nie jest nadzorowany przez specjalistę, to znaczy, że to jest twoja dieta, kaloryka, którą ty sobie wymyśliłaś i posiłki, które ty sobie ustaliłaś, a nie jakiś tam jadłospis od dietetyka, bo no jednak młodzi ludzie inspirują się, obserwują i warto, żeby mieli tę wiedzę, żeby nie myśleli, że to jest jakaś taka profesjonalny przepis na to, jak schudnąć 20 kilo. Właśnie, bo te miniaturki przyciągają. Na tych miniaturkach z ludzi są te niesamowite przemiany, minus 20 kilo i to może wciągnąć widza, który również chciałby schudnąć i oczywiście, jeżeli chcemy schudnąć 20 kilo i widzimy miniaturkę, na której jest napisane minus 20 kilo, to ją klikniemy, ale warto jest powiedzieć, że to nie jest sposób odżywiania, który będzie odpowiedni dla każdego.
Generalnie to nie jest dobry sposób odżywiania po prostu, ale warto jest powiedzieć, żeby tego nie naśladować, żeby, nie wiem, wybrać się do dietetyka, jeżeli mamy problem ze swoją wagą, żeby wybrać się do lekarza. Ogólnie rzecz suzi jak najlepiej, 20 kg w dół to jest duży sukces i zapewne wyniki badań też się polepszyły, więc no, tylko gratulować. Mam tylko nadzieję, że Zuzia nie będzie jedną z tych osób, które zatracą się w procesie odchudzania i przypadkiem zniszczą zdrowie, które tak bardzo chcieli w pierwszej kolejności chronić. Więc Zuzi życzę powodzenia, a Was proszę, żebyście nie sugerowali się jej dietą, a szczególnie jej kalorycznością, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas potrzebuje innej ilości energii, żeby jego ciało funkcjonowało optymalnie i no nie warto. Ja wiem, że to jest... Jakby to jest taka, wydaje mi się, że trochę droga na skróty, takie zasugerowanie się dietą influencera, kiedy nie mamy pomysłu na to, co jeść i tak dalej, i ktoś nagrywa filmik o tym, co je w ciągu dnia i my po prostu myślimy sobie, dobra, ona je to i wygląda tak, albo ona je to i schudła tyle, to ja też będę jadł to i schudnę tyle, tylko że nie do końca. Każdy z nas potrzebuje indywidualnego podejścia do diety i do swojego ciała, więc lepiej wybrać się do dietetyka albo po prostu zrobić bardziej profesjonalny research, niż naśladować ślepo influencera. To by było na tyle z mojego gadania o Zuzi Boruckiej, a jeżeli znacie jakieś inne kanały, które chcielibyście, żebym wzięła pod dupę pod względem właśnie dietetycznym, to koniecznie podsyłajcie je w komentarzach. I tyle. Generalnie chciałabym powiedzieć, że jak zawsze ten film nie ma być żadnym hejtem w stronę Zuzi, a bardziej ma uświadamiać jej odbiorców i mam nadzieję, że taką rolę spełni. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się za 3 dni w kolejnym filmie. Cześć!